Ja przede wszystkim chcę dzisiaj pogratulować, podziękować. To były wspaniałe chwile, to była naprawdę, to były wielkie emocje. Myślę, że wielu z nas, kibiców, po pierwszej połowie traciło ducha i nadzieję, ale wiara w sport, wiara w polskich zawodników czyni cuda. I determinacja i konsekwencja, upór doprowadziła do tego, że panowie naprawdę sprawili nam wszystkim ogromną radość, dumę. Polska po raz kolejny pokazała, że potrafi zwyciężać. Sport to jest ogromna praca i szkoła życia. I też szkoła tego, szczególnie właśnie gry zespołowe, a moja ukochana piłka ręczna uczy właśnie tego, że drużyna jest najważniejsza. Gratulacje dla biało-czerwonej drużyny. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie premier, panie ministrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do Warszawy i docenienie naszego wkładu w polski sport. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy pierwszą drużyną, która zdobyła Ligę Mistrzów. Zwłaszcza, że w naszej drużynie jest bardzo wielu Polaków, którzy wiadomo dokonali to po raz pierwszy i jesteśmy szczęśliwi, że możemy to świętować z polską drużyną. Pani premier wspomniała o nadziei i wiarze w końcowy sukces. Wydaje mi się, że ten nasz mecz jest idealnym przykładem dla całej polskiej młodzieży, która uczęszcza, o Boże, przepraszam bardzo, ale stresuje się bardziej nie jej przed niedzielnym meczem. Jest to idealny przykład dla polskiej młodzieży, która uprawia jakikolwiek sport, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jeśli mogę, na końcu chciałbym przekazać koszulkę z podpisami całej drużyny na ręce pani premier. Dziękuję bardzo za wsparcie. Vive Tauron Kielce pokazało, że gramy do ostatniej sekundy, do ostatniego momentu, kiedy piłka w grze i damy radę.